poprzednich odcinkach WTF City. No dobra, co ja będę ściemniał? Mamy taki mikroproblemik w mieście. Nie możemy zostawić tak Klockozaur City bez żadnej odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Uwaga więc, naszą reakcją będzie... Pierwsze pytanie, bo my to jesteśmy Kobi i czy my tak naprawdę musimy brać, sam wiecie, udział w całym tym WTF City? Bo my tak nie do końca jesteśmy WTF-y przecież, tak? Czy musimy tutaj naprawdę występować ewentualnie, czy nie możemy mieć swojego miasta? Wiecie, to wy też uciekliście z WTF City? Jak to też? To wy uciekliście z WTF City? No tak. No to patrzaj! Co to jest? Co to właściwie, ziomeczku, jest? Czy możesz mi to wyjaśnić? A nie sądzisz, że to miasto jest trochę takie, wiesz, no nie bardzo? Czemu na przykład nie weźmiecie sobie i nie poszczepiacie tych wszystkich płytek? Przecież... Gdzie jest gość z Klockozaur City? Gdzie on uciekł? Szykować się! Hipek z Klockozaur City na pewno poszedł po swoich ziomków! Będą nas atakować! Ziomuś, oni naprawdę myślą, że my nie mamy nic lepszego do roboty, tylko atakować ich miasto? Chyba tak pomyśleli naprawdę, barany. Zdecir, budujmy, budujmy! Idź, bierzmy sztuki walki. Dokładnie, bierzmy klocki, budujmy. Ale ja chcę być burmistrzem. Ja chcę być burmistrzem. Budujmy! Stop! 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 Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Co to jest? Mieliście mieć fajny sezon, mieliście mieć w ogóle rewelacyjny drugi sezon, a to co? Kobi wam uciekł? Co ale? Skupcie się! Żeby w życiu coś wyszło, trzeba się skupić! Nic się nie dzieje samo! Weźcie się w garść, weźcie się i nie wracajcie tutaj, dopóki nie będziecie mieli fajnego miasta, fajnej fabuły i dopóki to nie będzie porządny serial, a nie taka pampeluna jak jest teraz! To nie ma racji bytu, to w ogóle po co takie coś? Weźcie się w garść! I wróćcie do mnie, jak będziecie gotowi, by mieć porządne miasto, by działo się tu fajnie i by było to godne KCU, tak? Miciu, tak już siedzimy tu pół roku, nic się nie dzieje. Może ty wpadłeś już na pomysł, jak uratować to miasto? Nie, nic nie wpadłem. No każdy rzucał jakimś pomysłem, ale to nie jest żaden dobry pomysł, by miasto się ogarnęło. A ci nowi, co przybywają do miasta? Albo ci jeszcze nowsi, co przybędą? Nie, skąd ja to mam wiedzieć, co oni będą wiedzieć? Co to ja jestem? Wróżka? A co tu jest? Wróżka? Wróżka przybyła do naszego miasta? Co? Muszę do niej iść! Wróżko, co ty tutaj robisz? Przybyłam na wasz strych! Wróżko, ale czy ty? Może ty wiesz, jak uratować nasze WTF City? Jak zrobić, by się ogarnęło? Od pół roku nikt nie wie i leżymy na tej kupie i się kurzymy i nic się nie dzieje. Oczywiście, że wiem, młody krokodillo. Ja wiem wszystko. No to powiedz mi, zapłacę wszystkie pieniądze, żeby WTF wróciło. Oczywiście, młody krokodillo. Musisz po prostu wsiąść na motor i udać się za głosem. Jakim głosem? Głosem. No ale jakim głosem? Po prostu jedź za głosem. A odnajdziesz... No, głos odnajdę. Nie. A odnajdziesz rozwiązanie, jak uratować WTF City. Okej, to idę na... Ale czekaj, ja nie mam motora. Idź za głosem. No ale jak mam iść za głosem na motorze, jak nie mam motora? Idź za głosem, a znajdziesz motor. O, chyba słyszę motor. Mówiłam, idź za głosem. Dobra, jadę. Uratujemy to miasto! Ta-da-da, ta-da-da. Tatanda, 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 tatanda. Nic nie słyszę! Jadę dalej. Tarantan, 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 tatanda, tatana, nanana, nanana. Dalej nic nie słyszę.
Dobra, może tu przysiądę i wtedy coś się uda. Czyżbym coś słyszał? Nie. To raczej nie to powinienem słyszeć. Co? Ale jakby coś tam. Coś jakby słychać. Tu z góry jakby słychać. Co? Niemożliwe. Make great again. Co? Przepraszam bardzo. Czy pan jest prezydentem sławnej Chińmeryki? Tak jest, synu. God bless you. Jak mogę ci pomóc? Tak się składa, że nasze miasto jest w rozsypce. A pan jest prezydentem znanego państwa. Może pan nam będzie w stanie pomóc odbudować WTF City? Of course, my son. Pomogę wam odbudować i make WTF City great again. Okej, synu, wskaż kierunek, w którym jest to miasto. A już niebawem przywrócę mu glorię i chwałę.